A było tak ładnie. Lato na podwórku trwa w Świdnicy. Skąd pomysł na akcję? Lato na podwórku to jest inicjatywa grupy świdnickich animatorów. Choć tak naprawdę pomysł się narodził właśnie na tym podwórku, na którym jesteśmy, na ulicy Płaskiego. Kiedyś podczas pikniku sąsiedzkiego mieszkańcy jakby wypisywali takie rzeczy, które im się wydają potrzebne, które by chcieli, żeby na podwórku się pojawiły, i wśród nich się znaleźli animatorzy. I faktycznie jest tak, że bardzo dużo dzieci, zwłaszcza latem, spędza wakacje, spędza dużo czasu na podwórkach, co jest normalne. My też tak robiliśmy. Może trochę jest tak, że teraz w tych naszych cyfrowych czasach dzieci trochę już tak nie potrafią się bawić jak kiedyś, więc pochodziliśmy zainspirowani tym po podwórkach i faktycznie okazało się, że w centrum miasta jest bardzo dużo podwórek, na których się bawi dużo dzieci. Poprosiliśmy zaprzyjaźnione stowarzyszenie Amplifikator o to, żeby wystąpiło do Urzędu Miejskiego w Świdnicy o środki i udało się je pozyskać. I w ten sposób już od miesiąca i do końca wakacji, czyli do ostatniego tygodnia sierpnia, organizujemy po 2-3 w tygodniu akcje podwórkowe. Ilu animatorów bierze udział w akcji? W akcji jest zaangażowanych na ten moment 8 animatorów, przy projekcie pojawiają się też wolontariusze, z tym, że coraz więcej osób się interesuje, także zapraszamy do współpracy, bo na pewno będziemy chcieli kontynuować ten projekt w przyszłym roku. Jakie atrakcje czekają na dzieci? Są to bardzo różne, bo i kino podwórkowe, i animacje, różne takie zabawy podwórkowe, różne plastyczne rzeczy, treningi sportowe, zawody sportowe, konkursy talentów, a dzisiaj tutaj na przykład będzie się odbywała potańcówka, także właśnie dzieci przygotowują sobie stroje, za chwilę będą miały krótki kurs salsy i breakdance'a i mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Czy dzieci chętnie się angażują tutaj w zabawy z Wami? Bardzo chętnie i dzieci się pojawia coraz więcej, choć chodzimy na różne podwórka i na takie duże podwórka jak to, czy na przykład chodzimy do parku przy ulicy Gdyńskiej, gdzie bawią się dzieci z ulicy Gdyńskiej, z Saperów i ze wszystkich okolicznych podwórek, ale i na małe podwórka gdzieś na Księcia Bolko czy na ulicy Przechodniej, więc czasami to jest 10 dzieci, a czasami nawet 40, to jest bardzo różnie, z tym, że staramy się na podwórkach pojawiać regularnie, celowo wybraliśmy mniejszą ilość podwórek, ale staramy się cyklicznie wracać i zauważamy, że z każdą kolejną zabawą, z naszym pojawieniem się jest też coraz więcej dzieci. Mamy też już dużo znajomych twarzy, które się pojawiają u nas regularnie. Też zawsze 3 dni, 2 dni przed wieszamy plakaty takie charakterystyczne z żółtym misiem i balonikiem, który jest symbolem naszej akcji w tym roku, z informacją, że będą się odbywały w danym terminie animacje. Czy takie działania pozwolą przywrócić życie do opustoszałych podwórek? Mamy nadzieję, to jest oczywiście tylko część takich działań. Mamy plany dużo większe, natomiast myślę, że to jest bardzo ważne, żeby jakby przypomnieć o tym, że podwórko to jest wspólna przestrzeń wielu ludzi, że warto z niej korzystać. Może trochę trzeba niektóre posprzątać, gdzie niegdzie są potrzebne jakieś zmiany infrastrukturalne. W tym roku wsparło nas miasto, wierzymy, że nadal będzie nas wspierać, natomiast w przyszłym roku latem chcielibyśmy większy program, w ramach niego chcielibyśmy organizować również koncerty, teatrzyki, właśnie kino w podwórkach. Animacje, tak jak do tej pory, zabawy dla dzieci. Na pewno sportowe rzeczy, bo dzieci potrzebują ruchu. Ale zanim to, czy obok tego też, po prostu uważamy, że jest potrzebna praca z ludźmi. I naprawdę takie proste działania widzimy, że są taką iskierką, która sprawia, że znowu ludzie się poznają, spędzają ze sobą czas. Mamo, to jest szczególnie dla Ciebie.